Kochani, witam serdecznie w kolejnym vlogu. Opuściliśmy kemping. Jaki? Nevion. Opuściliśmy właśnie kemping Nevion w Orebiczu, a teraz się kierujemy na miejscowość Trpani. Jakoś to się chyba tak nazywa. Trpani? Trpani. Na Trpani. I tam koło tego Trpania jest fajne, zresztą też fajne miasteczko wam pokażemy na pewno. Koło niego jest taki kemping Vrilla, bardzo fajny, klimatyczny. Dobra, my jedziemy, jak zaraz dojedziemy, to wam pokażemy. No i widzicie, stanął samochód ciężarowy i teraz Krzysiek ledwo przechodzi. Musi przejść, bo kocina, to jest on malkowe. A my Pointegra, czyli mamy trochę niżej z przodu, ale teraz zobaczymy. No takie to uroki, słuchajcie, są tutaj miasteczek i chorwackich, i włoskich, niejednokrotnie. To bardzo podobna zabudowa. Że jak widzicie, o kurde. Ale ładnie po tych krzakach. Uważaj tutaj na ten bok. Kuźwa. Ty haratnąłeś gałęzie, kuźwa. No i moi drodzy, wjeżdżamy na kemping Vrilla. Zobaczcie, jakie piękne miejsce, palmy. Halo, halo, ty tu jesteś? No i znowu nam się Ada odzywa, akurat tak nagrywamy. Zaraz jej odezwę się, bo tu teraz widzicie. O, to zobaczcie, jakie piękne miejsce, klimatyczne. Taka to plaża tutaj jest z palmami. Widzę, już tam Krzysiek za tą stoją, także podjeżdżamy do nich, idziemy do recepcji i zobaczymy, co udało się tutaj zająć. Tak stoimy sobie tutaj, rozbici, pod takimi palmami. A tu już zaraz przez drogę wam pokażę. Naprawdę bardzo fajne, klimatyczne miejsce. Sam kemping może nie jest jakiś tam bardzo wysokich standardów. Sanitariaty potem wam pokażę średniej jakości. Parcele takie raczej na dziko, czyli są z prądem, ale nie są wyznaczone tak na innych kempingach. Natomiast zobaczcie, tak tu wygląda ta plaża, nasze deski. I nawet pani nas poznała z Krzyśkiem, bo byliśmy rok temu, także pamięta nas. Także można powiedzieć, stali bywalcy. Cześć! Cześć! Jak tam? Dobrze, świetnie! Świetnie! Woda tradycyjnie, kryształ. I cieplutka. I cieplutka podobno. A my dzisiaj idziemy do tego miasteczka wieczorkiem, takie są plany. A jutro, słuchajcie, tam z tego co wiem, można kupić rano takie stoisko z rybami, także może kupimy znowu jakąś świeżą rybę i sobie na grillu zrobimy. Proszę bardzo. Karuzela. To są, słuchajcie, takie kamyczki tego typu. Potem taki drobny zbirek jest przy wejściu do wody. Wchodzimy do wody, moi drodzy. Mamy jeszcze kamienie. Ale tu już zaczyna się piasek, słuchajcie. Tu już jest dno piaszczyste. Nie wiem, czy to widać na tej kamerce. Próbuję przybliżyć, a nie chcę jej zamoczyć. Powiem po kamerce. Tu macie już piaseczek, także fajna rzecz, bo pierwsza część taki średni kamyczek, potem żwirek, potem kamyczki przy wejściu i dalej już jest piasek. A tu dziewczyny jeszcze na desce. Pamiętam, w zeszłym roku stała taka ławeczka, na której można było zrobić zdjęcie na tle morza. A teraz popatrzcie, w tym roku są tu ułożone takie wieże z kamieni. Tego nie było rok temu. I słuchajcie, zaczęło lekko wiać. Zresztą, że wam pokażę tutaj. O, i te marki znam, lekko podwiewa, także założymy z Krzysztofem odciągi, bo nie ma co ryzykować. Lepiej założyć po odciągu na stopę, niż potem markizę wymieniać, także działamy. Odciągi założone.
jak widzicie. Markizy zabezpieczone, jak widzicie. I tam w oddali również dwa pasy do jednego śledzia. Krzychu mówi, nie wiem jaka figura musiałaby przyjść, żeby nam to urwało. Mówię, nie krasz, bo różnie może być. Jest tu kolega. Zabezpieczone wszystko, profesjonalnie. Nie ma to tamto, napięte. Nie ma takiej opcji. A tu patrzcie. I zaraz plaża. I jak widzicie, moi drodzy, ja już opłukany słodką wodą, sól zeszła, także idziemy pod kampera i za chwilę jemy jakiś obiadek. W tym oto pięknym zachodzącym słoneczku ruszamy zwiedzić Trypani. Już wam pokazuję klimacik. Plaża, tak stoimy przy plaży, jak wam mówiłem już wcześniej. Idziemy na wycieczkę na Trypani. Dla ochłody najlepsze są lody. Idziemy się troszkę schłodzić lodami. Teraz wybieramy jakieś smaki. Hello! O, jest. Jedna gałka, z tego co mi się wydaje, to chyba 2 euro. Także bierzemy, kupujemy. Wzięliśmy sobie lody. Dziewczyny, ja. Słuchajcie. Domowej roboty. Bardzo dobre. Wziąłem borówkę, czekoladę. Polecamy. Tutaj w tej właśnie lodziarni obala. Zaraz przy porcie, można powiedzieć. Zaraz koło portu. Bardzo mocno polecam. Właśnie, słuchajcie, podpłynął prom. Za chwilę będą wyjeżdżały samochody z niego. I jachty zaparkowane u wybrzeża Trypani. Trypania. Trypania? Chyba tak, bo to jest Trypani. Spójrz, jachty zaparkowane i tyle. I jachty zaparkowane u wybrzeża w porcie. W knajpkach jeszcze pusto, ale podejrzewam, za chwilę się już zacznie zapełniać, bo jak to w tych krajach, do południa raczej jest pustawo, a tak właśnie wieczorkiem ludzie schodzą na tak zwane obiadokolacje, także klimat chorwacko-włoski. Tu takie fajne drzewko, a la bonsai, tylko trochę większe. I tak, słuchajcie,
przystrojone latarnie. A tutaj plaża. I słuchajcie, tutaj macie ten prom Jadrolinia chorwacki, który przed chwilą przypłynął. I tu wam pokażę z przodu, jak to wygląda. Tu wjeżdżają pojazdy. I takim oto promem przeprawiacie się tu między wyspami, jak również na stały ląd chorwacki. A tu jeszcze raz wam pokażę miasteczko, już w świetle wieczornym. Wieczorne klimaty, naprawdę bardzo ładnie, pięknie. Dzisiaj niespodzianka. Ja was powitam w nowym dniu. Już byłam na desce. A teraz przygotuję dla wszystkich śniadanko z takim widoczkiem. Tak to można gotować. Moi drodzy, witam was w kolejnym dniu. Zresztą Monia was już przywitała pływaniem rannym na desce. My za chwilę z Krzyśkiem płyniemy, słuchajcie, tutaj lekko w lewo, jak mamy naszą plażę, w lewo, zaraz wam pokażę. Płyniemy do takiej zatoczki, gdzie są błota jakieś uzdrowiskowe, którym trzeba należy się wysmarować. Także bierzemy wiaderko, sapy, płyniemy po to błoto i przywieziemy tutaj na plażę i będziemy się smarowali. Zobaczcie, jak to wygląda i powiem wam, jak to działa. Ponoć pomaga. Walory zdrowotne. Przekonamy się.
i po paru minutach wiosłowania na sapie płynęliśmy stamtąd z naszej plaży. Słuchajcie, jesteśmy w tej zatoczce. Tu Krzysztof już z Wiką wpływają. Patrzcie, jaka piękna zatoczka. A tam przed nami jest to miejsce właśnie, do którego płyniemy. Także podpływam, nabieram, zaraz wam pokażemy i wracamy. No i moi drodzy, rozpoczynamy procedurę smarowania się tym błotem. Dobra, kamery są tam na tym. Ja tylko uważam, że te one i wywalaj do wiatra. Ja to w panu nie będę. Czy po tym będę już kobietą? Rambo. Krzysiek mówisz jak Rambo. A, jak to myli Jones w życiu. Dobra, teraz muszę ręce umyć, żeby pójdzie posmarować, a nie pójdzie tu Nie. Wika. Poprzek i śpioni. Uśmiechnij się, żeby było widać zęby. Teraz będą białe. A, czekajcie, bo ja pinki włączyłam. To wąż maseczka błotna zrobiona, czy no, masaż, nie wiem, maseczka błotna, jak widzicie, wyschła, także idę się opukać, a ja wam tylko powiem, że wyczytaliśmy, że ma wiele jakichś tam działań leczniczych na różne układy, także no, zobaczymy, na ile pomoże, może będę od jutra ładniejszy, piękniejszy, mocny, a po prostu, słuchajcie, idę się opukać, ale przyszli. Piękny i młody. Piękny i młody, prawda? Powiedz, jak zaczął mi włosy rosnąć na nowo. Dobra, kochani, idę się do końca jeszcze opukać, bo nie wszędzie zeszło. Widzimy się później. Jak widzicie, piękny, młody. Czekamy, aż zaczną włosy rosnąć. A póki co pokażę wam jeszcze, bo Matylda na tym wyjeździe, oprócz tego, że nauczyła się pływać sama żabką bez pływaczków, zaczęła już pływać krytą żabką, czyli zanurza głowę podczas płynięcia. Już wam pokazuję. Pięknie! Jak widzieliście, parę kroków przeszła, najpierw pływała koło pływaczki, potem żabką bez pływaczków, ale jeszcze taką krytą, taką rekreacyjną, a teraz zaczęła już dzisiaj pływać krytą, także super. Ok, moi drodzy, zabieram was na przejażdżkę kempingu, pokażę więcej, jak on wygląda, także ruszamy. Tu jak widzicie, my stoimy, a ja przyjadę się z wami tutaj wzdłuż kempingu, wzdłuż plaży. Tak to wygląda, takie parcele. Tu mamy budynek zarówno recepcji, jak i bar. Taki, można powiedzieć, kempingowy. Tu staliśmy w zeszłym roku na tej parceli. I zobaczcie, tak to wygląda. Bar, od razu recepcja. Jak widzicie, najlepsi. O, tu Carmen zareklamowała, że na YouTubie mamy naszą Carmen, rezydentkę naszego kempingu. Możecie sobie tutaj zamówić, słuchajcie, coś do picia. Głównie jedzenia tu nie ma, ale jakieś chłodne napoje, kawa znajdą się. A ja dalej pokażę wam sanitariaty, a tu wam jeszcze pokażę. Pokażę wam jeszcze takiego fajnego lwa, zrobionego z podków.
Jakiś to artysta miejscowy robił. A ja wam pokażę dalszą część recepcji w stronę plaży. Jedziemy tu w prawo i zaraz wam pokażę sanitariaty. I dojechaliśmy, moi drodzy, do sanitariatów. Tutaj obok wejścia do toalet są również takie metalowe konstrukcje imitujące, można powiedzieć, szkielet. Takie metalowe konstrukcje imitujące szkielet ryb. Coś takiego. A ja wam pokazuję już toalety. Mamy toalety tego typu. No słuchajcie, nie jest to taki standard jak na poprzednich kempingach. Pralkę też tu widzicie mamy. Nie jest to aż taki wysoki standard, także no, o tych toaletach można powiedzieć jedynie to, że są. Są toalety. Natomiast na jakichś tam bardzo wysokich opinii czy ocen no nie można dać. Ale słuchajcie, ten kemping ma inne uroki. Ma urok właśnie tak, jak to Krzysiek stwierdził, takiego miasteczka surferowego, gdzie przyjeżdżają ludzie, fajny klimat, te palmy powodują, że klimat, atmosfera jest niezapomniana. Zresztą dzisiaj z Carmen rozmawialiśmy chwilę przy barze rano. Tu macie jeszcze zmywalnię naczyń, taką na zewnątrz. Także powtórzę wam jeszcze raz, że klimat tu jest niepowtarzalny, tak więc dla tego klimatu warto tu przyjechać. I pojedziemy sobie teraz drugą częścią kempingu. Nadzieję, żebym się nie wywalił na tym rowerze. Już was odwracam. I tu jest dalsza część kempingu. Po lewej takie parcele. Przypomnę, my stoimy w pierwszej linii brzegowej. Tu mamy ten bar, restaurację. I jedziemy tutaj sobie dalej. Tam na wprost, na tym małym takim wzgórzu, za tym kamperem jest zlewnia szarej wody, kaset. A słuchajcie, tutaj staliśmy rok temu, dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz podjeżdżam. W tym miejscu staliśmy. A teraz stoimy praktycznie lekko poniżej, tu obok, no ale bliżej, zdecydowanie bliżej już morza i plaży. Nieduży kemping, aczkolwiek tu nie ma jakby wydzielonych parceli, takich stricte od do. Tu raczej stajecie, jak tam generalnie się wam uda ustawić kampera, czy szczepy kamperwana, bo tak spójrzcie, tutaj stoją te kampery. Jest prąd, co jakiś czas są skrzynki, także no nie ma wody na parcelach. Woda jest przy recepcji, jeszcze są chyba dwa ujęcia na kempingu, także nie jest tak to różowo jak na innych kempingach, że macie co może trochę jakby rozpuścić w tych luksusach, bo na poprzednich parcelach mieliśmy i prąd, i wodę na parceli. Ale tak jak powtarzam jeszcze raz, tutaj się przyjeżdża dla klimatu, miejscówki, bardzo fajnie. Idziemy sobie na obiad, o kolację, coś zjeść w knajpce, ale tu po drodze taki placyk jeszcze jest. Matydzia mi prosiła, żeby z nią podejść, żeby mogła się parę razy podciągnąć. Także tutaj może, co? A nie możesz tutaj? A tutaj? O, tam było za wysoko. O. Próbuję. Dawaj, dawaj, mała. Dzielnie walczy. Także może się inaczej złapać. Chodź, się zmęczy, chodź maluchu. Chodź. Idziemy, bo gorąco, słuchajcie, jest od samego stania. Człowiek się cały poci. Chociaż tam, gdzie stoimy, nad morzem, jest coraz lekki wiaterek, także między naszymi kamperami, przez to, że mamy zadaszone, nie ma słońca, to jest w miarę fajnie, bo coraz wiaterek jest i tak nie praży. A to wam, moi drodzy, pokażę rodzinę golfów. Mamy golfika, słuchajcie, dwójeczkę. Tu mamy golfika czwóreczkę, a tu jest bodajże golf szósteczka, chociaż nie jestem pewny, bo powiem szczerze, że te nowsze generacje golfów są słabo przeze mnie rozpoznawalne, ale chyba jest to szóstka. Także od tych starszych, czyli drugiej generacji, poprzez czwartą,
No i szóstka, może siódemka. Na pewno nie piątka, bo piątka jest troszkę inna. I klimatyczny kościółek w Trpań. A tu jeszcze wam pokażę panoramę gór, u podnóża których się znajdujemy. Patrzcie, jaki kultowy samochód. Takie tu widzicie, jeszcze jeżdżą po drogach. Można spotkać takie zabytki. Tu jesteśmy pod naszą konobą. Konoba Szkojera. Znajduje się ona przy wejściu do miejscowości Trpań. Idąc od kempingu, tą drogą tutaj, koło kościółka. Tam mamy, słuchajcie, centrum to i port miejscowości Trpań. A tu mamy tą knajpkę. Wchodzimy, mam nadzieję, że będzie miejsce. Zaraz tu zamawiam. Automatycznie, a ty bierzesz ten? To jest krewetka, nie wiem, a tu jest panielce, a tu jest dobra, to co? Family pierwsza. No dobra. Family tu. Krewetki z frytkami, pół na pół na no to co, no to zdrowie. Zróbko, słuchajcie, zdrowie. Kolejna knajpa. Kolejny dzień. Nie skup na wszystko. Wasze zdrowie, moi mili. Jak nie być w Chorwacji i nie wybić o żuńsko. Zdrowie wasze! Te przystawki, słuchajcie, sardynki Jan Szuła, pokażę wam, jak to wygląda. Tak na próbę wzięliśmy sardynki Jan Szuła, do tego jeszcze pieczywo. Także degustujemy. Nasze pierwsze dania, mamy danie Moni, mamy tutaj kalmary smażone. Litwa i frytki. I Matyldzia ma krewetki panierowane, smażone z frytkami. Ciekawe frytki, takie fajne, duże. A ja na moje danie jeszcze czekam, zaraz będzie. Swoje danie, mięsna plata, słuchajcie, z frytkami, blitwą. A jest tu fajna opcja, bo w karcie macie platę z frytkami. Natomiast dogadaliśmy się z panem, że robi mi pół frytek, pół blitwy. Podobnie przy tych kalmarach Moni też tam były tylko frytki. Natomiast powiedział, że zrobi pół na pół blitwę z frytkami. Także bardzo fajna knajpa, super, polecam. Jak będziecie gdzieś tutaj w okolicy tej miejscowości albo niedaleko, to naprawdę polecam. Oby to kolacja zjedzona, słuchajcie, no full, nawet jedzenia tyle, że ja ledwo dojadłem swoje, aczkolwiek lubię zjeść i potrafię. Ale pokażę wam, ile zapłaciliśmy za wszystko. Wam pokazuję, moi drodzy. 58 euro, słuchajcie. A co w tym było? W tym były tak, kalmary Moni z frytkami blitwą, krewetki w panierce z frytkami Matyldy, moja ta plata, zestaw mięs, lemoniada, piwo w butelce i piwo lane. Także myślę, że te około 250 zł, to jak najbardziej na realia polskie. To jest taka cena, jak u nas byście zapłacili też w knajpce. Ale słuchajcie, co ważne, bardzo mocno polecam tą knajpkę, naprawdę duże porcje, cenowo przystępnie i smacznie przede wszystkim. Także polecam jeszcze raz, jak będziecie w okolicach, możecie zajść i się nie zawiedzieć. Tak się najedliśmy, że musimy chwilę spacerku, żeby to troszkę spalić. Także poszliśmy teraz w drugą część portu. Tu macie taką kapliczkę u góry i tu mostek i dalszą część portu.
Państwa, zobaczcie, jaka to jest ciekawa budowla. Mówią na to język trolla. Naprawdę rzecz zjawiskowa. A my, moi mili, powoli wracamy już do kampera. Krótki spacerek, parę ujęć z drona. A właśnie, Matyldzie, tak mówiłaś. Jeszcze lody, tak? Mhm. Czyli jeszcze lody. Jak widzieliście, wieczornych kilka ujęć z drona na miejsce, na miejscowość Trpan. Chyba w miejscowość. I lecimy dalej. A my wracając, zachodzimy jeszcze do sklepu z oliwą i winami. Kupimy jakąś oliwę. I może jakieś winko, także... To jest sklepik, wchodzimy. Wczoraj też tu już byliśmy, ale nie kupiliśmy, bo nie mieliśmy w czym tego przenieść, także... Nie mówiłem wam jeszcze, jak to byliśmy pierwszy raz rok temu. Wieczorem, słuchajcie, było jakieś takie wycia, jęki, piski. Myśleliśmy, że to dzieci wbijają gdzieś na kempingu. A tu przeczytaliśmy, że występują szakale jakieś na wyspie Pelješac i właśnie teraz zaczęły wyć. Ciężko mi będzie wam nagrać, bo wszedłem za murek. Natomiast jakbyście kiedyś usłyszeli tu na Pelješcu takie właśnie wieczorne wycia, skowyczenie, coś podobnego do wycia wilków, ale jest troszkę inne. Takie czasami, słuchajcie, jakby to dzieci się wygłupiały. To są właśnie szakale tutaj. Także z tego też słynie półwysep Pelješac. Słyszeliście? O, psy też się uruchamiają.